Tak to bywa, bo pewnie bez przełączania slajdów było. Tak tego lutra czekałam, tego wystąpienia księdza Wąsza i stwierdzam, że mam coś wspólnego z lutrem. Między innymi właśnie to, że więcej wydaję niż zarabiam. Kolejne wystąpienie i kolejny reformator to Jan Łaski. Przedstawi go nam ksiądz Roman Lipiński. Nie da się powiększyć? O, dziękuję. O, tak, żeby ten tytuł było widać. Dobrze, tak? Tak jest dobrze. Tak, tak jest dobrze. Szanowni, drodzy Państwo, proszę, popatrzmy razem. Patrzymy, można powiedzieć, na człowieka w sile wieku. Tak? W tych czasach, gdy Jan Łaski był portretowany w Niemczech, na północy Niemiec, we Fryzji. Fryzja to jest ten region leżący na pograniczu Niemiec i Holandii, w pobliżu tam wybrzeży Morza Północnego. Z geografii może znamy wyspy fryzyjskie, które tam są. Stolicą tego regionu niemieckiego jest Emden. I tam właśnie Jan Łaski został zaproszony. Stało się to po jego duchowym przeżyciu, po jego nawróceniu, po przemianie duchowej, która nastąpiła, i wystąpił tam, widocznie charakteryzował się zarówno takimi cechami charakteru, jak i przymiotami wiedzy i swojej religijności, że pełniąca wtedy władzę w imieniu swojego syna na tym terenie, na terenie Fryzji, regentka Anna zaprosiła Jana Łaskiego, jak Państwo widzą, tytuł Johannes A. Lasko Polonie Baro, czyli Jan z Łasku, pan z Polski, tak? Możnowładca Polski, pan z Polski. Niemcy byli dumni z tego, że reformatorem tego regionu, ich kościoła, był pan z Polski, możnowładca. Taki jest tytuł. A jeśli chodzi o te przymioty, czy o jego cechy, to są one wyrażone, Państwo nie są w stanie tego odczytać, postaram się podpowiedzieć. Otóż z lewej strony, od strony okna, ten napis umieszczony, to jest cytat z psalmu 116, który mówi credidi proinde et loquor, czyli uwierzyłem, dlatego mówię. Czyli dlatego podejmuję się wszelkiej działalności religijnej, że naprawdę uwierzyłem, naprawdę zaufałem Bogu. I po prawej stronie mamy ten napis, który mówi, już nie będę wstawał po łacinie, ale to jest cytat z listu do Galacjan, z Nowego Testamentu, z listu do Galacjan, z pierwszego rozdziału, 10 werset, który mówi, gdybym chciał przypodobać się ludziom, nie byłbym sługą Chrystusa. A więc całą swoją działalność opiera w tym momencie ten człowiek w sile wieku, tu portretowany, gdy ma około 45 lat. Ubrany jest w strój nauczyciela akademickiego, ponieważ no, był nie tylko powołany na urząd duchowny, to się nazywało tam, że był eforem kościoła we Fryzji, inni mówią superintendentem. No jednym słowem, duchowym przywódcą, tak? To się dzieje już w momencie, gdy większość reform wprowadzonych w Niemczech przez Marcina Lutra
i większość reform prowadzonych w Szwajcarii przez Zwingliego już jest znana, a więc te regiony, które przyjmują, że reformy w Kościele są potrzebne i pragną wcielać je w życie, te między innymi odrzucają hierarchię w Kościele, tak? Przywódca Kościoła jest po prostu przewodnikiem duchowym. I w takim charakterze Jan Łaski zostaje zaproszony przez regentkę Fryzji do tego, ażeby przeprowadził reformę. I to jest też ciekawy moment, proszę Państwa, i to jest także ciekawe dla nas do uświadomienia sobie, gdy będziemy patrzyli na ten mural, że mamy na nim tam tych wybitnych reformatorów, właśnie Marcina Lutra, Ulryka Zwingliego i zdaje się, że jest Jan Kalwin. Jest też Jan Kalwin, czy nie ma? Jest Jan Kalwin, tak. A więc mamy przedstawicieli reformacji szwajcarskiej i mamy przedstawicieli reformacji niemieckiej. I to wszystko się dzieje w sytuacji, tak? Ludzie żyją i na przykład ta działalność Jana Łaskiego to jest wtedy, gdy się te pierwsze dziesięciolecia, tak, dokonują, gdy te pierwsze efekty wcielania w życie reform w Kościele się ujawniają, gdy pierwsze oceny w społeczeństwach tego, jak się żyje według tych nowych zasad, tak, są podsumowywane, są wartościowane, są ujawniane jako wartości. I Łaski jest typowym przykładem człowieka działającego, Polak, ale działa na zachodzie Europy, jest typowym przykładem człowieka, który staje w sytuacji potrzeby wyboru. Jest na terenie Niemiec, no wiadomo, na terenie Niemiec bohaterem religijnym, bohaterem w ogłoszeniu reform jest Luther i jego współpracownicy, ale okazuje się, że już w ciągu dwóch pierwszych dekad trwania reformacji, kiedy idee reformatorów szwajcarskich, szczególnie tych niemieckojęzycznych, są z taką samą łatwością drukowane i dystrybuowane, jak myśli i zasady dotyczące reform w Kościele autorstwa Marcina Lutra i jego współpracowników, to one zaczynają być ze sobą porównywane, tak? Nikt tu jeszcze nie powiedział, może ja tylko hasłowo wymienię rok 1529. W Marburgu na terenie Niemiec doszło do spotkania reformatora szwajcarskiego i reformatora niemieckiego. Zwingli i Luther spotkali się w Marburgu na dyspucie. Chodziło o to, żeby spróbować dokonać pojednania czy ujednolicenia całej reformacji. Króciutko powiem tylko, że całość wszystkich tematów ułożyli w 14 punktach, w 13 się zgodzili, w jednym nie mogli, w nauce o Wieczerzy Pańskiej. I od tego momentu to były dwa nurty reformacji, które biegły obok siebie w Europie. Nurt szwajcarski i nurt niemiecki, tak? I Łaski jest właśnie typowym przykładem człowieka, który zostaje powołany na wysoki urząd, tak? Jest mu powierzona kwestia reformy Kościoła w całym regionie, w północnych Niemczech i musi dokonać wyboru, za którym kierunkiem reform się opiera. To jest na terenie Niemiec. Wydaje się, że bardziej przekonywujący może być kierunek luterski. Tymczasem okazuje się, że Jan Łaski i jego współpracownicy bardziej skłaniają się do reform szwajcarskich i tam we Fryzji właśnie zaczyna wprowadzać te reformy. I co teraz można zrobić z tym? Nie? To może proszę uprzejmie o przejście do jeszcze tu. O,
Tak. Tak, 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 tutaj, tak. I w tym czasie, proszę Państwa, no cóż, krótko mówiąc, nie da się wymienić całej działalności człowieka, który reformuje Kościół w takim dużym regionie, ale wprowadzał w 1542 roku, zostaje powołany na ten urząd, w 1544 wprowadza zasady działania Rady Kościelnej, która skupia wszystkich duchownych i wybranych przez poszczególne parafie świeckich prezbiterów. I ta Rada Kościelna jakby stara się zawiadywać życiem Kościoła i nauką Kościoła. Jednocześnie, żeby wprowadzić no, zasady i nauczać, to potrzebne są katechizmy i potrzebne są prace. I to jest na przykład Emderwerk, czyli katechizm. Tak, tutaj jest po łacinie, katechizm to jest to samo. Ecclesiae Emnale, czyli Kościoła Emdeńskiego. Jeszcze? Dobrze. I takie dokumenty są opracowywane dla całego kraju i reformacja postępuje i jest to, proszę Państwa, reformacja, można powiedzieć, w duchu szwajcarskim. Ale nie zawsze łaski był tak nastawiony. Od czegoś trzeba było zacząć. Czy teraz mogę prosić o cofnięcie do drugiego i trzeciego slajdu? Po tym obrazie, tak? O tak, ten. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że ten Polonie Baro, czyli pan z Polski, rzeczywiście był, należał do możnego rodu łaskich, z łasku. Jego ojciec wcześniej umarł, ale jego stryjem był wybitny dygnitarz polski, bo kanclerz wielki, koronny Jan Łaski i jednocześnie prymas Polski, a więc człowiek piastujący prawie poza królem, prawie dwie najwyższe funkcje w kraju. I stryj opiekował się synami swojego brata. Prymas wysłał chłopców w 1514 roku do Padwy i do Bolonii. Studiowali tam 4-5 lat. Kiedy Jan wrócił do Polski, to Jan Łaski, bratanek prymasa Polski Jana Łaskiego, był ukochanym jego bratankiem i prymas Jan Łaski postanowił zrobić mu karierę, postanowił zrobić mu taką autostradę do kariery religijnej i państwowej, więc oczywiście natychmiast po nadaniu święceń kapłańskich zrobił go sekretarzem królewskim. No, prawda, wiadomo jaki to jest stary. Jako sekretarz królewski uczestniczył w poselstwie do króla francuskiego, jechał przez Szwajcarię i tam spotkał Erasma z Rotterdamu. To była krótka wizyta, 1524 rok. W 25 był w Paryżu, rok studiował na Sorbonie, załatwił swoje poselstwo dotyczące tego, z czym go król Polski wysłał, ale potem został prywatnie, studiował rok na Sorbonie i wrócił do Erasma. I to jest, proszę Państwa, dowód na to, jak polski baron został mecenasem najwybitniejszego humanisty w Europie Erasma z Rotterdamu. Mianowicie Jan Łaski kupił bibliotekę Erasma, to jest Novum Testamentum, Nowy Testament właśnie wydany przez Erasma i szereg innych wydawnictw, a żeby wspomóc najwybitniejszego humanistę Europy, kupił jego bibliotekę i powiedział mu: dopóki żyjesz, możesz ją używać. Jak umrzesz, to ona przyjedzie do mnie. Więc Jan Łaski stał się mecenasem Erasma z Rotterdamu. Gdybyśmy mogli teraz następne spojrzeć, to jest, proszę Państwa, dowód na to, jeszcze dalej, oto, że oprawił w podobny sposób, jak ten Nowy Testament oprawił, sam zakupił konkordancję biblijną. Wiedzą Państwo, do czego służy konkordancja biblijna. To jest pierwsza strona konkordancji, bo taką księgę kupowało się nieoprawioną, a każdy poważny czytelnik, ażeby mógł czytać od deski do deski, no to sam oprawiał. I Łaski
w zakładzie, w warsztacie w Krakowie, oprawił to i tu jest herb płaskich korab z wysokim masztem. I to jest o tyle ważne, że w ten korab, w ten herb Łaski wpisał taką sentencję in portum navigo, co znaczy do portu żegluje. Ale jak się czyta komentarze Erasma, to można też przetłumaczyć to do portu żegluje jako trwam w bezpieczeństwie. A więc 27-letni magnat z Polski, z bogatego rodu, mecenas Erasma z Rotterdamu, był pewny siebie i swoją najcenniejszą książkę, konkordancję biblijną, oprawił w taki sposób, że wytyczył jakby program przed sobą, że on jest na progu wielkiej kariery. No niestety z tej kariery później zrezygnował, mimo tego, iż stryj uczynił go w kolejnym etapie proboszczem w Gnieźnie. To on z tego wszystkiego zrezygnował, wyjechał na zachód. Na zachodzie państwo go poznali jako efora, kościoła we Fryzji Wschodniej. We Fryzji Wschodniej to znowu jest kwestia historyczna. Trzeba by mówić o tym, jak przebiegały dalsze losy reformacji i jak właśnie w Niemczech zważano na to, żeby jednak wprowadzać reformę luterańską. Jan Łaski ze względu na swoje poglądy i sprzyjanie reformacji szwajcarskiej musiał zakończyć w 1548 roku te działania we Fryzji i został zaproszony przez króla angielskiego Edward VI w 1550 roku. Wręcza mu dokument, na mocy którego Jan Łaski zostaje powołany na superintendenta kościoła cudzoziemskiego, bo arcybiskup Cranmer tłumaczył królowi: królu, my wiemy, co mamy robić z naszymi poddanymi, ale z tej Europy napłynęło te setki, tysiące ludzi takich, z którymi nie wiemy, Włosi, Holendrzy, Francuzi, Niemcy i wszyscy inni, i każdy w innym języku mówi, każdy co innego wierzy i tak dalej, co mam z nimi robić? Dobrze, ktoś mu powiedział, zaprośmy Jana Łaskiego, on zreformował Fryzję, to teraz zreformuje nam kościół cudzoziemski. I Jan Łaski przez 3 lata był reformatorem kościoła cudzoziemskiego. Król Edward zmarł, nastąpiła Maria Tudor, której historia nadała przydomek Krwawa. Swojego arcybiskupa skróciła o głowę za sprzyjanie reformacji, a Łaskiemu i współwyznawcom pozwoliła siąść na łodzi i opuścić Anglię. I uciekli, przenieśli się do Danii, potem do Frankfurtu i tak dalej. I proszę Państwa, na koniec w 1556 roku, na ostatnie 4 lata, Jan Łaski wraca do Polski i pomaga, tak, ustanowić, okrzepnąć, uformować się kościołowi reformowanemu w Polsce. Chcę Państwu powiedzieć, że dla naszego kościoła postać Jana Łaskiego jest bardzo ważna. Dlatego organizujemy konferencję i to jest pokłosie jednej z konferencji o Janie Łaskim. A także w czasie, gdy był w Anglii, napisał Forma Acratio, czyli forma i całkowity porządek kościelnego posługiwania. Dlatego przetłumaczyliśmy z łaciny, ze średniowiecznej łaciny, przetłumaczyliśmy pracę Jana Łaskiego, ażeby czytelnik w Polsce w XX i XXI wieku miał dostęp do źródła, do pracy Jana Łaskiego. I są także 3 listy. W momencie, gdy wyrusza do Polski, to pisze 3 listy do króla, do senatu i do szlachty Rzeczypospolitej. Pisze 3 listy o tym, jak powinien wyglądać prawdziwy Kościół, w jakim kierunku powinna przebiegać reformacja. Jan Łaski, reformator europejski i można powiedzieć obrońca zdrowej nauki w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Polsce. Dziękuję Państwu za uwagę.